Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj porozmawiamy o dewach roślin, jak się z nimi skomunikować i jak wykorzystać uzyskaną w ten sposób wiedzę, aby wzbogacić Wasze życie codzienne lub uzyskać niezwykłą pomoc w trudnych sytuacjach, na przykład trudnych sytuacjach zdrowotnych. Zanim jednak przejdę do sedna tego filmu, chciałabym zawrzeć tą znaną Wam z niektórych moich publikacji formułkę, że nie odpowiadam za szkody wynikłe ze względu na zbyt skostniałe poglądy, ponieważ treści zawarte tutaj mogą wywołać bardzo silne stany emocjonalne u takich osób, które są zamknięte, które jeszcze mają zbyt małą wiedzę na ten temat, aby pewne rzeczy zrozumieć lub zaakceptować. W tle tego filmu, specjalnie w tym filmie, nie widzicie mnie, abyście mogli skoncentrować się na moim głosie i skoncentrować się na zdjęciach. W tle będziecie widzieć między innymi fotografię kirlianowską, która ukazuje aurę, energię roślin. Jeżeli kogoś ten temat interesuje, bardzo proszę zerknąć sobie do odpowiedniej literatury. Zobaczycie również przykładowe obrazy dew roślin, ale oczywiście każdy z Was będzie troszeczkę inaczej widział daną dewę, ponieważ one są tak niezwykłe, że bardzo, bardzo trudno ująć je i ukazać w namalowanym obrazie. Mnie osobiście kilka razy zdarzyło się, że chciałam jakąś dewę namalować i siadałam przed płótnem lub przed białą kartką papieru. Byłam w stanie ją tylko naszkicować i nie mogłam w żaden sposób ująć tego jej niezwykłego piękna. I znowu w innym momencie, gdy malowałam coś zupełnie abstrakcyjnie, nie myśląc o tym, że chciałabym przedstawić tą dewę, nagle, gdy obraz był gotowy i patrzyłam z pewnej perspektywy, z pewnego punktu widzenia, widziałam, że ta dewa sama się zmaterializowała dokładnie tak, jak wygląda. Czyli nie było to moim zamiarem, ale ona, odpowiadając na moją prośbę, na moją chęć, na moje życzenie, aby ją uwiecznić, sama po prostu przejęła formę w danym obrazie. To jest bardzo, bardzo ciekawe i z pewnością osoby, które malują i które nawiążą kontakt z dewami, będą miały podobne odczucia. Ale zanim przejdziemy do naszego tematu, chciałabym przeczytać dla Was wiersz Goethego, Król Olch, lub inna nazwa, inne tłumaczenie, Król Elfów, który jest nie tylko jednym z moich ulubionych utworów, ale jednocześnie niezwykle wprowadza nas w tematykę i nastrój, aby odpowiednio nastawić nasze czujniki do tematu dewy roślin. Król Olch. Kto jedzie tak późno wśród nocnej zamieci? To ojciec z dziecięciem, jak gdyby wiatr leci. Chłopczynę na ręku piastując najczulej ogrzewa oddechem, do piersi go tuli. Mój synu, dlaczego twarz kryjesz we dłonie? Czyż widzisz, mój ojcze, król Olszyn w tej stronie, król Olszyn w koronie z ogonem jak żmija? To tylko, mój synu, mgła nocna się zwija. Chodź do mnie, chłopczyno, zapraszam najmilej. Pięknymi zabawki będziemy się bawili. Chodź na brzeg, tu kwiatki kraśnieją i płoną, a moja ci mama da suknię złoconą. Mój ojcze, czy widzisz te dziwa? Król Olszyn do siebie zaprasza i wzywa. Nie bój się, mój synu, skąd tobie te dreszcze? To tylko wiatr cichy po liściach szeleszcze. Chodź do mnie, chłopczyno, poigrasz z rozkoszą. Mam córki, co ciebie czekają i proszą. Czekają na ciebie z biesiady nocnymi. Zaśpiewasz, potańczysz, zabawisz się z nimi. Mój ojcze, ach, patrz, jak gdzie ciemno. Król Olszyn ma córki, chcą bawić się ze mną. Nie bój się, mój synu, ja widzę to z dala. To wierzba swe stare gałęzie rozwala.
Chodź do mnie, mój chłopcze, dopóki masz porę. Gdy chętnie nie przyjdziesz, to ci gwałtem zabiorę. Mój ojcze, ratujcie dziecinę. Król Olszyn mię dusi, mnie słabo, ja ginę. Ojcowi bolesno, on pędzi jak strzała. Na rękach mu jęczy dziecina omdlała. Dolata na dworzec, lecz próżna otucha. Na rękach ojcowskich już dziecię bez ducha. Moi drodzy, odłożymy może tą piękną poezję i przejdziemy do naszego tematu. Jak to jest z tymi dewami roślin? Jak można nawiązać z nimi kontakt? Przede wszystkim jest to tak, że gdy mamy czyste serce, czyste zamiary, czyli chcemy poznać świat, ten tajemniczy świat, świat roślin, mając dobre intencje, czyli chcemy tego z miłości, z dobra, z ochoty naszego serca, to już jest taki pierwszy decydujący krok. Jeżeli natomiast chcemy poznać tajemnice roślin, wyrwać im na siłę ich tajemnice, aby wykorzystać je w jakiś egoistyczny sposób, by na przykład przygotować jakąś miksturę, truciznę czy coś takiego, co miałoby komuś zaszkodzić, lub chcemy wykorzystać tą wiedzę, aby zdobyć bogactwo i sławę tego świata, to wówczas te tajemnice rośliny będą starały się przed nami ukryć. Czyli pierwszy decydujący krok, jeżeli chcesz szybko, pozytywnie nawiązać kontakt z dywami roślin, to należy zastanowić się, dlaczego chcesz ten kontakt nawiązać. Czy masz taką dziecinną ciekawość, dziecinną niewinność, dobroć w swoim sercu? Czy chcesz może tą wiedzę wykorzystać, by pomóc sobie w swoim własnym rozwoju, na swojej drodze, czy w pokonaniu trudnej choroby? Czy chcesz pomóc może innym osobom? Czy też odwrotnie, chcesz zdobyć te tajemnice, aby świecić przed ludźmi i być w centrum zainteresowania, czyli z takich pobudek typowych tylko dla siebie? Jeżeli masz czyste serce, to rośliny same będą starały się nawiązać z Tobą kontakt. To jest już taka pierwsza decydująca wiadomość, która jest podstawą w kontaktach z dewami roślin. Czyli nie ma tutaj między Wami jakiejś takiej już poważnej bariery. Jeżeli Ty komuś chcesz natomiast wyrwać jego tajemnicę na siłę, to wiadomo, ta istota będzie się od Ciebie odwracać i będzie starała się tajemnicę ukryć. Czyli w takich dwóch słowach. Nasze pobudki, co nami kieruje, aby ten kontakt nawiązać. Druga rzecz to wiadomo, że aby nawiązać kontakt z dywami roślin, należy wybrać się najpierw na łono natury lub tymi roślinami się otoczyć w swoim własnym mieszkaniu. Te osoby z Was, które fascynują się na przykład kwiatami doniczkowymi, dokładnie wiedzą, że taka komunikacja następuje. Jest wielu kolekcjonerów, którzy na przykład kolekcjonują rzadkie rośliny, które nikt inny nie jest w stanie ich doprowadzić do tego, by kwitły, a na przykład w rękach tego kolekcjonera rozkwitają. Są znane sytuacje, gdzie ktoś czeka na to, aż dana roślina zakwitnie, na przykład raz w roku. Są bardzo rzadkie rośliny, które kwitną tylko raz w roku albo bardzo, bardzo rzadko. I na przykład mnie znana jest taka historia, że ktoś zawsze co roku czekał, aż ta roślina rozkwitnie i zawsze rozkwitała ona mniej więcej o tej samej porze, mniej więcej tej samej daty. I osoba ta przygotowywała już taki prawdziwą imprezę, nazwijmy to tak, takim prostymi słowami, święto, aby przyjąć ten kwiat tej rośliny. Takie święto spędzone we dwoje, ta roślina i ta osoba. I ta roślina rozkwitała zawsze około tej północy i obdarzała tego właściciela tą całą swoją mocą. Jednak zdarzyło się raz tak, że właściciel wyjechał na wakacje,
wakacje, czy był to jakiś inny wyjazd przymusowy, dokładnie w tym czasie, co roku ta roślina rozkwitała. I będąc na tym wyjeździe, cały czas osoba ta myślała, ojej, ta roślina akurat dzisiaj rozkwita, dzisiaj w nocy rozkwita i nie będzie mi dane przeżyć tego tak, jak już tyle lat to razem świętujemy. Wyobraźcie sobie, osoba ta wróciła tydzień później, a roślina nadal była w pączkach i rozkwitła pierwszej nocy, gdy ta osoba wróciła. Czyli ta dewa czekała na tego właściciela, aby razem z nim spędzić ten piękny wieczór, ten moment rozkwitu, całego rozkwitu, całej swojej krasy i całego swojego piękna. Osoby, które zajmują się roślinami doniczkowymi lub mają swoje własne ogrody, znają to uczucie, gdy roślina na przykład rozmawia z tą osobą i woła, chce mi się pić, albo mam za dużo słońca, albo ten sąsiad mi nie odpowiada, czyli jakaś inna roślina, którą posadziliśmy w tej okolicy. Ja osobiście znam to z magicznej oazy, gdy dla mnie jest to jeden wielki eksperyment, pierwszy w moim życiu, tak ogromny, takich wielkich rozmiarów, gdzie sama również muszę się uczyć roślin na przykład egzotycznych, które widzę po raz pierwszy, które sadzę własnoręcznie, a następnie słucham, jak ze mną rozmawiają i mówią do mnie, słuchaj, to miejsce mi kompletnie nie odpowiada, albo tu czuję się źle, tu mam za ciemno, tu mam ta roślina obok mnie, ona mnie dusi, źle się tutaj czuję, albo chciałabym, czy chciałbym, aby to się zmieniło, albo brakuje mi tego czy innego. I każdy z Was, kto ma ogród, również to zna. Każdy z Was, który ma ulubioną roślinę doniczkową, również to zna, że ta roślina do Was mówi. Mówi na przykład, mam za dużo słońca, albo czegoś mi brakuje. I osoby, które mają doświadczenie w tej dziedzinie, wiedzą również, że to jest normalne. To jest normalne, odczuwają tą roślinę. Nie każdy jednak z nich wie, że jest to istota, specyficzna istota, która ma również swój wygląd, która ma również swoją jak gdyby duszę wyższą. Ja muszę na chwileczkę Was opuścić, ponieważ my mamy prąd tylko i wyłącznie z energii solarnej i w tej chwili słyszę alarm, że za chwileczkę wyłączy nam tutaj i nie będę mogła dalej dla Was nagrać. Sekundeczkę.